Siemanko wszystkim, siemanko. Startujemy z kolejnym live'em. Siema, siema, wariaty. Jedziemy z transmisją z FIFA 20, a tym razem Ultimate Team. Trzeba zbudować drużynę. W początkowym składzie będziesz mieć więcej piłkarzy z kraju, z którego wybierzesz. Co my chcemy tu zbudować? Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy, Portugalia, Argentyna, Anglia. Co polecacie? Co byście wybrali tutaj na moim miejscu? Anglię wybierz. Będziemy później cały skład budować wokół tych nazwisk. No, Anglicy mają dużo dobrych piłkarzy. Argentynę bym odpuścił. Niemcy są spoko. Włochy, Hiszpania. Nie wiem, czy tej Hiszpanii bym bardziej nie wziął. Szczerze mówiąc. Najwięcej jest Francji. A gdzie jest Francja? A, jest Francja. No. Ta Francja kusi. Ta Francja kusi, tylko w tej paczce pewnie na początku dostaniemy jakieś łajzy, znając życie. Brazylia też się powtarza. Bigi, co ty o tym myślisz? Chodź tu. Chodź tu, mały bydlaku. Musisz wybrać Bigi w takim razie. No dobra, weźmiemy chyba tą Francję jednak. Zobaczymy jeszcze kilka głosów. Francja czy Hiszpania? Francja albo Hiszpania. Te dwa kraje chyba wchodzą w grę najbardziej. Jednak Włoch. Chociaż w sumie tak, no we Francji ta liga jest kulawa, czyli jednak chyba Hiszpania. Nie, jednak tu wszyscy piszą Francja, Francja. Jednak Hiszpania tutaj też zaczyna dominować. No dobra. Trzeba będzie po prostu chyba zagrać rzut monetą. No nic, poczekajcie. Francja. No chyba ta liga jest jednak hiszpańska mocniejsza, no ale to w sumie. No tak, bo to wokół ligi też się będzie kręciło. Tak, bierzemy chyba jednak Hiszpanię. No nic, dajmy szansę Hiszpanom. Będziemy zaraz otwierać paczki, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Idzie pierwsza paka. Co to za ogórek? Zajebiście, fajnie. Fajnie, fajnie. W porządku, skład może nie jest najsilniejszy, ale masz kilku solidnych piłkarzy. Ten klub z Co? pewnością sporo zyska pod twoim kierownictwem. To Poświęć jest ta chwilę na moja zapoznanie się z drużyną, po czym przejdź dalej. pakieta niezwyciężona. O kurwa, no będzie wesoło. No dobra, ty na ławkę, gościu, od razu uciekasz. Bruno z Villarreal. Za tego Chińczyka. My tutaj nie będziemy grać Chińczykami. Środkowy pomocnik 6-9. Hiszpan Ciach. Lewa pomoc trzeba tutaj obsadzić. Aha. Ej, no nie, ja chyba będę miał jeszcze jakieś paczki, co? Aha, to jest po prostu taki wstępny chyba skład. Grasz na PC? Nie, gram na PlayStation. No poczekajcie, co tu się w ogóle wyprawia. O, napastnik. To już na razie niech zostanie. Kogo my tu mamy? No nie, bocznego pomocnika jakiegoś Hiszpana trzeba dać. A tu nawet nie mamy bocznego pomocnika. No jest ten Chińczyk. 5-8, ale jest cienki jak barszcz. O kurczę, ciężka misja. Ciężka misja tutaj będzie z tego co widzę. No dobra. Ty na ławę wypadł. Kto tu jeszcze jest? No dobra, na Twoim razie pierwszym zróbmy tak. zadaniem będzie pozyskanie piłkarza na zasadzie wypożyczenia w celu wzmocnienia jednej z pozycji. Wybierz dowolnego zawodnika, którego zastąpisz nowym nabytkiem. No to ty uciekaj.
O. I tutaj weźmiemy chyba Gnabry'ego. Chociaż Cuadrado jest tutaj troszkę grywalnie lepszy. No ale dobra, bierzemy Gnabry'ego. Od razu lepiej. Piłkarze na wypożyczeniu dołączą do Twojego klubu na z góry określoną liczbę meczów. Wykorzystaj ich jak najlepiej, póki nie wygaśnie ich kontrakt. Żeby móc rozgrywać mecze, drużyna musi mieć jakiś strój. Wybierz jeden z tych. Będzie je można później zmienić, kiedy zdobędziesz nowe w trakcie gry. Wyjazdowe będziemy mieli takie. Opa. O to Fani chodzi. będą chętnie kibicować Twojemu zespołowi, ale najpierw musisz dać im herb, z którym będą się identyfikować. Wybierz jeden z tych i ruszajmy na murawę. Ale są biedkie te herby. Co tu można wybrać? No, ten Crystal Palace jest spoko. Dajmy mu Cóż, to było szansę. proste. Teraz przechodzimy do sedna sprawy. Rozgrywaj mecze, handluj na rynku transferowym i zbuduj zespół swoich marzeń. Zbuduj zespół swoich marzeń. No pięknie, z takimi ogórkami, to ja nie wiem, co my tu zbudujemy. No dobra, spróbujemy zagrać kilka meczów. Paczkę powitalną, by rozpocząć budowanie swojego składu. Dawać tą paczkę. Wprowadzamy historię Toty. Dobra. Moje paczki. Sześć paczek mamy do tworzenia, tak? A więc jedziemy z tym. Boom. Wymagające Twojej uwagi. Co to jest? Przejrzyj, sortuj, potwierdź sztos szybkiej sprzedaży. Dobra. Co to jest? Dwie nagrody. No, dobra, to weźmiemy zamiast domowej białej. A ta niebieska, nie chcemy tego. Dobra, wstecz. Przenieś wszystko teraz, wyjdź odłóż na później. Jeśli chcesz już teraz zagrać swoje pierwsze spotkanie, wybierz opcję graj. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co możesz robić dalej, wybierz opcję ucz się i ulepszaj, aby przystąpić do wykonywania zadań i zdobywania nagród, dzięki którym wzmocnisz swój skład. Ucz się i ulepszaj. Na razie nie będziemy grali. Gdzie te paczki? Przed chwilą chciałem sobie paczki otworzyć i co? Odbierz nowe karty. No i co? To jest ta moja karta? Super, świetna. No to dawaj za to. W sklepie to jest? Przeglądaj paczki. No i co? Dobra. Może jakiś piłkarzyk się trafi w końcu. R2 i do klubu wyślij. Dobra, zaraz będziemy patrzeć. No kurwa, Kalinić. Chorwat z Tuluzy. No nie będzie nam pasował niestety do gry. Chociaż ciekawe, kogo my tu mamy w bramce w ogóle. Jakiś Hiszpan albo z ligi hiszpańskiej ktoś. No ta paczka. Średniawka. Nie wiem, czy to kurwa. Potwierdź karty. Dobra, dawać mi tu następną. Później będziemy wybierać wariatów. Hiszpanów. Hiszpanów albo graczy z Ligi Hiszpańskiej potrzebujemy. No, ciekawie, ciekawie. Naprawdę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakiś Lokomotiv, co to są za kluby? Kurwa. Alan Uryga, o proszę kolego, i ciebie od razu do składu bierzemy. Jak go wziąć do składu? Porównaj cenę, wysyłaj na licytację. R2, tak? Wszystkie do klubu. Tak, dobrze tu ktoś napisał? R2 i do klubu wyślij. Git. Chyba nie przepadną. Ale srony ktoś. O proszę. I to jest karta. Mamy w końcu jakiegoś konkretnego bramka. A, to jest wypożyczenie chyba na 7 meczów tylko. Jak tak, to zadrwili z nas konkretnie. Co to jest? Co to jest? Wybór piłkarza.
Piszczu, Suso, Benat i Aramendi. Weźmiemy Suso. Czekaj, jeszcze raz. Ej, tutaj jest Martinez, ale on jest Argentyńczykiem, nie będzie nam pasował do sytuacji. No weźmiemy Suso jednak. Kurczę, ten Martinez kusi. Ale nie będzie pasował do koncepcji. O kurwa, co tu się wyprawia? Moi drodzy. Pele 98, ojej, ale Ronaldinho. Ronaldinho tutaj kusi niechcący. No ale to tylko 3 mecze, więc nie wiem. No Pele tutaj jest mocny wariat. Ronaldo, ojej, musicie mi pomóc. Ronaldo, co? Na napadziora. Ta, dawać go. Na napastnika sobie nim pożonglujemy. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Azpilicueta. Chyba Semedo sobie chyba wezmę. On jest z Ligi Hiszpańskiej, więc będzie mi pasował. Ta, Nelson Semedo tutaj. Chociaż Rabio. Semedo. Dawać go tutaj. No i co? R2, potwierdź karty. Fajowsko, fajowsko. Jedziemy z kolejną odsłoną. Miejmy nadzieję, że traficie z coś dobrego. Na razie ta drużyna zaczyna jakoś wyglądać. Chociaż to tylko karty. Kto to jest? Kto to jest? Van Dijk, Holender. O kurwa, na 7 meczów tylko. No ale fajnie, że jest. Fajnie, że jesteś, Virgil. Wow, Vinicius Junior. Kurczę, kozak, dawać ich tu wszystkich. Co to jest? Ikona na wypożyczeniu do wyboru. Oj, chyba Seedorf. Chociaż Nesta. Ciekawe, jak to się by prezentowało z graniem. Clarence Seedorf chyba musi wjechać niechcące do gry. Chociaż Nesta kusi też, kurczę. Co tutaj proponujecie, moi drodzy? Nakata? Co my tam mamy, środkowy pomysł? No w sumie to jest tylko 5 meczów. No dobra, widzę, że tutaj... O, z Ronaldo w sumie tak, stworzą super duet. Na 5 pierwszych meczów. I dawać go. Ostatnia karta, zobaczmy. O, zajebiście jakieś stroje. Który strój tu wybrać? Może wybierzemy ten. Jako pierwszy będzie nasz do gry. A resztę dawać do klubu. Aha, teraz mamy jeszcze brązowe paczki. No, jeśli chcesz nabyć. Aha, czyli to już te darmowe nam się skończyły chyba. Tak, trzeba je kupować. Co tu się dzieje? No dobra, na razie sprawdźmy w takim razie, co się dzieje w naszej drużynie. Składy, tak? Wymiana piłkarzy, tutaj skład wybierający opcję, wymiana piłkarzy, wybór zawodnika. Wybierz piłkarza, żeby zacząć modyfikowanie składu. Ojej, no dobra, trochę tego będzie. Na początek dajmy tego Gnabry'ego. Naprawkę. Nie będzie to pasował do nikogo, ale... A gdzie są ci? Ci, co mieli, co byli odesłani? Aha, tu jest, tak? Dobra. No to dawać ich od razu. Poczekajcie, co? Zaznaczam go i teraz mogę go sobie wybrać. A, no właśnie, pięknie. Ale Ronaldo tutaj się wstrzelił. No ale to poczekajcie. No tak, bo to legenda to za wszystkimi będzie. Szukaj na rynku, korzystając z filtrów. Dziękuję, dziękuję, na razie. Gdzie on jest? Gdzie on jest, ten Dalglish?
Gdzie jest reszta tych kart? Co tu się wyprawia? Dobra, idziemy tak, tutaj. Alan Uryga, na razie Alan musisz poczekać chwilkę, ale zaraz znajdziemy dla ciebie tutaj miejsce w naszej ekipie. Gdzie on jest? A, tu jest, kurwa, ja go szukam. I ciach. Ależ tutaj będzie napad. Napad tutaj będzie konkretny. Na pierwszej stronie. Tak jest, dobra. Jedźmy dalej, kogo my tu mamy? No bramkarzyka to od razu wskakuje. No gdzie za Chińczyka, kurwa, chodź tu. Na razie. Ależ tu się wszyscy zgadzają ze sobą. Nelson Semedo, czemu oni... Aha, Suso mam tylko takiego, że będzie już na zawsze. No to git, damy go tutaj na tą stronkę. Chociaż on jest chyba lewonożny. No dobra, zaraz to rozkminimy. Chup Moting. To będzie grał, jak już nam odejdą wariaty z wypożyczeń. I ciach, tutaj Virgil van Dijk. Tutaj ta obrona nam trochę się nie zgrywa. Jadon Sancho, następny wariacik, który wejdzie nam do gry. Chociaż on jest taki boczny pomocnik bardziej, no właśnie. Vinicius też jest Jakub, boczny. Julia, 5 zł. Pozdrawiamy cieplutko i życzymy zdrówka sąsiedzie do boju Klaudyny. PS, super masz pieska. Dziękuję, Jakub i Julia, dzięki wielkie. Pozdrawiamy również cieplutko. Trzeba właśnie drużynkę nazwać Klaudyny 4. Psycho, 3 złote. 7. Co sądzisz o twórczości Fabiańskiego? Kompletnie odbijając od zaczepek, pytam o twoje zdanie tylko. Pozdro, zrób tego fikołka w końcu, haha. Co sądzę o twórczości Fabiańskiego? No, obiektywnie mówiąc, no, słabe są te rzeczy, no niestety. Jakaś taka za mocna wczutka tam jest. No zamień się z nim, czemu się nie chce zmienić? Semedo, ciach, dobra. Virgil van Dijk, a ten to kto? Sywi jakiś wariat. Jakiś lewy obrońca by nam się przydał. Vinicius Junior to poczeka sobie na swoją szansę. Środkowy pomocnik jakiś też. Kogo my tu mamy? Christian Riviera. No zobaczmy, zobaczmy. Nie, no gdzie on tutaj? Dobra. Tylko ten lewy bok jeszcze trzeba obronki załatać i możemy ruszać do boju. Na tak zwany pierwszy mecz. Kogo my tu mamy? Kto by mógł tutaj na tej lewej obronce nam pograć? No ten Moreira najwyżej z prawej się przeniesie na lewkę. Ale to też Francuz. Środkowy obrońca. Wolny, wolny jest. Może ten wariacik Onas z lewej pomocy. Ta, chociaż słaby, słaby w obronie jest. Kurde. Kogo byście tu widzieli? Na lewą obronę szukamy człowieka. Rodrigo Eli. Tempo ma słabe. Patrzcie, jaki wolny. 58, przecież każdy go tam będzie obiegał po dwa razy. Za tymi pozycjami środkowych. Myślicie, że to coś zmieni? Nie ty. No nic to nie wniosło za bardzo. Nawet tak jest lepiej, bo to dwóch Hiszpanów będzie grało ze sobą. Kurczę, ten lewy obrońca. A może mamy w składzie kogoś tutaj, kto by mógł wskoczyć? No ten Australijczyk to raczej nie. No nie, tutaj nie mamy nikogo. Piszcie, piszcie, jeżeli kogoś tutaj potem kupisz Mendiego z Realu. Myślę, że to tak szybko jeszcze nie nastąpi. Aczkolwiek
Aczkolwiek, kurczę, prawy pomocnik, tempo, obrona 2-5. Słabizna, słabizna tutaj z tymi wariatami. O, ten jest chyba niezły. 6-7, a tamten nasz ile ma? No na pewno będzie lepszy niż ten. Ale tu i tak nie pasuje. Nie, dobra, bierzemy tego tutaj, jak on się nazywa. Rodrigo Ejo. Tego u nasza damy. Ja nie będę grał, to może nie będzie taki słaby. No i git, jedziemy z tym. Na rynek transferowy zaraz wszystkich trzeba będzie stąd wyjebać. Tu chyba trzeba jakiegoś chłopa jeszcze dać, żeby wypełnił ławkę. To damy może ciebie. Chodź, tu będziesz tak zwaną zapchaj dziurą. A nie. 2 złote. Grasz na kompie czy konsoli? Zdrówka. Dzięki Mati, gram na konsoli. Gram na konsolce. Kto tu może się przydać? Środkowy pomocnik. No dobra, bramkarza nie mamy. A nie, jest to bramkarz. Ale za ciebie wskoczy. Dobra, jedziemy w takim razie. O co tu chodzi w ogóle w tym ultimate'cie? Wszystko mi tutaj musicie... Graj. W co mam grać w ogóle? Centrala Food? W te Squad Bottles? Pokaż, kto tu rządzi, zdobądź wspaniałe nagrody. W co najlepiej grać? Czy Division Rivals? Postęp kwalifikacji? Czy Mistrzostwa Food? Mówcie mi tutaj. Division Rivals. No i jedziemy z tym w takim razie. Wjeżdżamy, rywalizuj co tydzień, wybieraj nagrody, zostań mistrzem. Tak jest, to coś dla mnie. To coś dla mnie. Cotygodniowy ranking, grajmy. Tak jest, ależ pakieta. Dalej. Skład już jest tutaj idealnie przygotowany. Szukamy przeciwnika i ciśniemy z ogórkami w takim razie. Squad Battles to na bota. Nie, chcemy z ludźmi grać. Tak, te stroje będą dobre. A, poczekajcie, bo jeszcze... Co tu się dzieje? To jego skład, tak? Co on, kurwa, Benzema w środku pomocy grał u niego? Jakiś błąd chyba. No, taka solidna ekipka, solidna ekipka. Ciekawe, jak gościu będzie grał, zaraz to przetestujemy. Czekajcie, przestawię sobie tylko troszeczkę tutaj. Jedziemy z tym w takim razie. Virgil van Dijk. Tego jeden z ostatnich meczów. Jeden z pierwszych i z ostatnich meczów dla tej ekipy. Już, już. Ależ oni klepią. Daj go tutaj. Tak, proszę państwa. Co się dzieje? Co się dzieje? Ronaldo, gola nie ma. Ależ było blisko. No tak, Barcelona od razu tutaj jest wrzucona na wysokie obroty. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Co to za piłka dziwna? Ostatnio grałem cały czas sezon współpracy, ale go tam znalazł. To powinna być bramka, nie oszukujmy się. Klaudyny. Weski to tak się nazywa ta ekipka? Nie, no to akurat trzeba zmienić. Musimy zmienić nazwę drużyny. No nie, no na papierze mamy... Aha, trzeba w ogóle poustawiać, kurwa, taktykę. Przecież ja nie zrobiłem najważniejszego. Nie zrobiłem najważniejszej części gry. João Félix, nie tym razem, koleżko. Może next time. Co, już zmiankę tam zrobił? Grajmy na lewego obrońcę. Może to wygra. O kurwa, zagrałem akurat na tego najgorszego w składzie. Ale Virgil to wszystko uratuje i już piłka, ciach, klepka. Chodź. Chodź do gry. Puść go. Ronaldo. Ronaldo palił. Siemano Urbi, tak jest. Gramy w Koda. Tak jak wczoraj. W godzinach wieczornych około... O kurwa, co go tutaj zna... Nie, dobra, zostań, zostań. W godzinach wieczornych zagramy w Koda. Już rzucaj, tak. Ależ oni wiedzą, o co chodzi. Taka piła i już jest Ronaldo. Gdzie on jest? Ojej, trochę tutaj się pospieszyli z tym. Puść go. Aj, spalony znowu, kurczę, ale w końcu wejdzie nam ta piłka tak, żeby nie palić. A ten Ronaldo ma przyspieszenie, kurwa, szkoda, że on odchodzi już po kilku meczach.
Nowy napastnik to zawsze niewiadoma, a właśnie dzisiaj debiutuje w ataku zawodnik świeżo sprowadzony do zespołu. Od obrońcy na pewno... Ojej, ojej, ale mnie tu zrobił, ale mnie tu zrobił, mamy to. Ta... Aj, Virgil van Dijk. Bezpieczny wyjazd na aut. Tak czasami też trzeba. Nie daj mu rzucić, nie daj mu rzucić. 1-1 do niego, panowie, 1. Nie, nie, nasi przeciwnicy nie mają pojęcia, że jeżeli sami sobie nie strzelimy bramki, to tutaj nie przegramy. Znaczykolwiek gra FIFA lubi zaskoczyć. Virgil van Dijk, on nie może przegrać głowy z jakimś mietkiem. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Chodź, chodź. Aj, co się stało? Faulował, tak. A tu Puyol jest, o kurwa, jaka pakieta w ogóle. Puyol, Sergio Ramos. Nieźle sobie tak pośle skmini. Ojej, ojej, nie może tak. Virgil, wracaj do obrony. Dobra, mamy to. Piłeczka, ciao. I już. Jest tam. Ojej, czemu on nie poszedł z akcją? Kurde, ja tu nie mam poustawianych, żeby oni wychodzili na pozycję i oni stoją w miejscu. Nikt mi nie wybiega w ogóle. Szansa, może coś z tego będzie. Gdzie tam, gościu? Dobra, w przerwie to szybko zmienimy, bo tak... Tak to tutaj nic nie ogramy. A tą u nas? No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ślizgiem to, tak. Ej, ale chodź tu do gry. Karim Benzema? Gdzie ty tu, Benzema? Ze środka pomocy chcesz. Piła, piła, graj. No kurwa, kwalił to, ej. Szkoda. Za szybko. No nie, poczekajcie, szybko muszę to ustawić, bo tutaj nikt mi nie wychodzi po prostu na pozycję. Szybka akcja. Czemu nie mogę zmienić pozycji chłopa? Dobra, wytyczne. Graj na szpicy, zostawaj z przodu. Trzymaj się skrzydeł, wbiegaj za plecy. Ile czasu? Biegaj za plecy, ty będziesz biegał za plecy. Albo nie, ty, fałszywa dziewiątka, a Ronaldo będzie biegał za plecy. Tak jest. Jadon Sancho, wspieraj atak. Dobra, musimy wychodzić, bo nam nie zapisze zmian. No dobra, już myślę, że troszeczkę lepiej będzie to wyglądało. Chciał ruszyć do tego podania, spalony. Co się dzieje? Dajmy tutaj na prawego obrońcę tym razem. Piłeczka. Vinicius Junior? Kto? Ojej, ale dałem. Ale nie ze mną taki numery, koleżko. Już, piła. Nie bardzo się udało. Się dziwnie gra. Karim Benzema. Strasznie dziwnie się gra. Uderzenie Benzema. Gdzie ona jest, ta piłka? Ale to jest dziwaczna gierka. No już graj. Patrz, przypadkiem ma wyszła taka piłka, kurwa. No dobra. Powiem wam, że gram pierwszy mecz w tego Ultimate'a i gra się bardzo dziwnie. Totalnie inaczej niż normalnie. Już jest piła, tak. Klep. Kurwa, co tu się czyta w ogóle? Ładne wejście. No nie, przecież co tu się dzieje? Nie klikam wybicie, oni wybijają te piłki. Artur. Dobra, będzie żonglował. I to go zgubi. Dobrze, piłeczka, spokojnie. Tak. I Ronaldo. Taka piłka. Ajajaj. Minimalnie. Dobra, trzymaj go. Vinicius Junior. Jović. Ciekawe, jak to rozwiąże. No nie, Virgil, nie możesz tak łatwo dać. Brawo! Nasz bramkarz tutaj staje na wysokości zadania. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Bardzo dziwnie się gra, bardzo. Kurwa, co tu się wyprawia? Fantastyczny refleks. Oj, tak, strzelec już to pewnie widział. Totalnie ta drużyna tutaj zachował się świetnie. Jakoś tak. To jest. Nie ma naszego zawodnika. No dobra, ale spokojnie. Dojdzie chyba do tego. Aj, kurwa, to musiałoś tak skończyć niestety. João Felix w końcu trafia do bramki. Już, piłeczka, ciała. Dobra pozycja do oddania strzału. Ronaldo! Ej, no co to ma być ze strzał? Gościu, przecież tu jesteśmy pod bramką, takie coś wyprawia. Takie rzeczy mi tu robi.
będzie okazja do kontry. Dobra, spokojnie. Aj, no szkoda teraz tej szansy. Już jest, tak, piła. Dobrze, ja pierdzielę, no przecież nie wierzę, że on nie mogą tego podać. Piłki na pół metra dokładnie. Świetnie, teraz dostrzegł partnera. Podpali się i Daloba, tak jest, tak jest. To już, o kurwa. I już, klepeczka. No dziubni mu, jejku, co tu się wyprawia w ogóle, o matko. Jeden z niewdzielszych meczów, ale... Powiem wam, że dawno mi się tak dziwnie nie grało w tą grę. Ale totalnie się gra inaczej w tego Ultimate'a niż w zwykłą FIFA. Jakoś tak dziwnie się zachowują ci zawodnicy. No mamy to, tak. Daj go, dziubni. Jeszcze raz. Nie pali tego, nie pali. Górą i Ronaldo! Nie świruj, no ja pierdolę. No nie można tak robić. Aleście mnie podkusili z tym Ronaldo. No i musi się teraz zrehabilitować Brazylijczyk. Łup! Kurczę, no. Dobra, to tylko połówka. Na razie cienko, ale były 2-3 szanse. No nie, ten Ronaldo no powinien strzelić tu na ten remis. No nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. Gra w obronie pozostawia wiele do życzenia. Strzały 3 moje do 8 jego. Aha, dobra, szybko, może teraz zdążymy poustawiać to. Wytyczne. Wspieraj atak, dobra. Bruno będzie... Mati, 3 złote. Nie, tak. Krzysiek, Barca czy Real? Barca. Czekajcie, zaraz wszystko odpowiem. Zostawaj z tyłu, Semedo. Ty też. Zostawaj z tyłu. No dobra. Wstępnie wszystko gra. Dobra, wygrywamy ten mecz, moi drodzy. Już po przerwie rozpoczynamy. O, jest kurwa niemożliwe, żeby z takimi ogórkami przegrać. No tylko nie graj na czas, tej. Suso, no przecież jesteś szybki i takie rzeczy mi tu. Oj, piła. Tak jest. Graj go już. Jeszcze raz. I góra, tak, kto to jest? Gnabry. Daj tu. I bramka, tak jest. Wracają do gry. Kto strzelił gola? Numer 11. Suso, oj tak. Nasz Suso z Milanu. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Już teraz już z Sevilla, no właśnie, przecież szasza. Taki zemi kibic. Dobra, spokojnie, mamy go tu. Coś może się z tego rozwinąć. O kurwa. No właśnie, będzie odkręcał. No są niebezpieczni. Kręci tym drążkiem tutaj w ciemno. Nie, dobra. Carles Puyol tutaj próbował nas zaskoczyć. Oj, lewa pomoc tam jest niekryta do końca. Sprawdzimy to. Suso właśnie. Strzelec bramki. Dobra, chodź. O kurwa, co tu się dzieje? Nie świr, ale to zepsułem, o Boże. Chłop biegnie prosto. Prosta piłka, a ja tutaj zbiegłem 10 do niego. Co to są za podania jakieś dziwne? Dobrze przesuwa się z piłką. No nie, no przecież nie można tak. Gdzie ta piłka, kurwa? Mają teraz trochę miejsca. Dobra, spokojnie. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli już piłeczkę, tak. Bruno. Graj tu bok. Kenny Dalglish. Tak. Bruno. Nie ma gdzie tutaj podać tej piłki do końca. O jest. Ależ mi ucieka w ostatnim momencie. W ostatnim momencie mi ucieka. Niewygodny przeciwnik, słabo grają. O Boże, a ja gram jeszcze słabiej. Co? Kurwa, zakręceni jacyś biegają w kółko, nikt nie podchodzi do nich.
No graj, graj, graj. O mój Boże, nie, nie mogę na to patrzeć. Artur, nie ma gola, piłka uderza w poprzeczkę. Słabiutko, słabiutko. No w sumie Sancho mi gra, boczny pomocnik, gra u mnie na w środku. Dobra, no jest 62 minuta, na luzie jeszcze tutaj coś wykrzesamy. No przecież jak to jest możliwe, że gość przyjmuje na 10 metrów piłkę tutaj? No Nie no. No już, graj, graj. Tak. I tak oto tracą piłkę. Artur. No nie, tak się nie da nic zrobić. Masz sporo możliwości. Umówmy się. Dobrze odebrał mu piłkę w groźnej sytuacji. O kurwa, ale idziemy, ale idziemy. Ronaldo, Ronaldo, pokaż się tam. Tutaj daj. Nie świruj, że dał do tego. Przecież to jest kurwa niemożliwe. Ale po prostu ta gra zaskakuje. Dał do jedynego chłopa na spalonym, przecież nie wierzę. Mamy to. Aj. Lukas Vázquez, Artur. No jeden do niego niech podejdzie, ale mi się zmieniają po prostu nieszczęśnie. Ciężar, ciężar straszny ten ultimate. Nie będę mówił, że nie. Co to za zmiana? No dobra, dawać tego Straudiego. Prawie, bo zmian też nie ustawiłem. Ale już nie ma czasu teraz na ustawianie. Kto to jest? Dalglish, jedziesz z nim. Grajmy tutaj środek. Odwróć się szybciej. Taka piłka, taka piłka. Jeszcze nie wszystko stracone, panowie. Jeszcze nie wszystko stracone jest. Gnabry, jeszcze raz. No i teraz. Ty, no Sancho, takie strzały. No, przecież to niemożliwe, no. Dobra, Van Dijk, no kurwa, no nie róbmy sobie żartów, no przecież chłopa już zatrzymałem. Nie wiem o co chodzi, ale... Ale Virgil Van Dijk powinien przejąć tą piłkę. Nie wiem, czy tak uważacie. 3-1 z jakimś ogórem, straszne to jest, bardzo ciężko się gra w tą grę. Każda piłka jest taka jakaś niepewna. Nie wiem. Nagrałem się chyba za dużo już tymi dobrymi drużynami i po prostu no ciężko się w to gra. Dawać, dawać, jeszcze powalczymy tu o remis. Vinicius Junior. W koszulce blaugrany, to nie wygląda. To nie wygląda sprzyjająco. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Dawaj, już chciałem powiedzieć. Ojej, ojej! Ale mnie podkusiliście z tymi napastnikami. 200 nam kurwa nie strzelili. No przecież to jest wewnętrznym chłopie, to strzelasz. Ten się tu zajebał z całej siły. Nie wierzę. No dobra, dobra, przyspieszcie to. Dobra, może zrobi kolejny błąd. Nie zrobił tego tym razem. Dawaj, dawaj, dawaj. No i piłka wędruje do rywali. Świetnie teraz na wolne pole. Uff, co za interwencja. Róg, dawać mi tu róg. No gdzie? Sobrino, kurwa, za Ronaldo. Szaleją, zagłuszają zupełnie fanów rywali. Piłkarze niesieni takim dopingiem... No już, kto tam jest? Biegnij do niego. Artur. Gnabry. Kenny Dalglish teraz. Ja pierdzielę, no. Chodź tu, kto tu jest boczny obrońca. Aj tam, nie wiem, no nie wiem. Ciężko się gra. Nie wiem, czy ten ultimate to będzie to, no ale nie można mieć takiego sumianego zapału. Czy to było jasne, że on tam pójdzie, Van Dijk. W końcu mu się udało odebrać piłkę. Jeszcze raz, tak, tak, zagraj tu mu, jeszcze raz wycofa, no i co, przecież niemożliwe, żeby on, kurwa, piąty raz pod rząd strzelał bramkarza, no. No teraz może uderzysz. Ajajaj, Lozano, chodź, może ty coś tutaj ukąsisz, bo na razie to tutaj nie widzę. Nie widzę żadnych plusów w tej sytuacji. O, jeszcze na kontrę im tu dajmy. No nie, to jest taka dziura, no jak on może nie podać tego normalnie?
O Boże, kliknął no, się guzik. Kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić. No, debiut z ultimate'em nie za bardzo udany. Nie, czemu tak, czemu tak? Mamy to, Semedo, nie możesz tutaj pozwolić. No ale podaj mu dokładnie, dlaczego jest wszystko takie niedokładne, no? Biega sobie, kurwa, nic nie można zrobić. No i znowu jest piłka niedokładna. Każda piłka jest niedokładna. Dlaczego tak jest? Ktoś mi potrafi to wytłumaczyć? Virgil van Dijk gra piłkę na X-ie i ona leci do przeciwnika za każdym razem. Siemanko. Ciężki mecz, bardzo kurwa ciężko się grało. Mati, 5 złotych. Krzychu, wlacz co innego, bo już cały wkurwiony jeszcze. No wkurwiam się, jak przegrywam FIFA. Nagrody za mecz, już wolę nawet na to nie patrzeć. Przegraliśmy. Przegraliśmy mecz debiutancki. Dawać mi to szybko, ta gra i Rivals. Tu jest jakoś tak, że oni... Czekajcie. Trzeba tutaj ten skład zrobić taktyczkę. Składy, pach. Zwania budowy składu. No i co? Działania? Porównaj ceny, nie. Gdzie się ustala taktykę drużyny? Czy tu nie ma takich rzeczy? No nie, no muszą być. No tu powinna być. Zmiana piłkarza, umiejętności stylu gry. O, ciach. Aha, no nie. No dobrze, poczekajcie. Oni się tutaj męczą? Jak to jest? Aha, tutaj widać, czy oni mają siłę do gry, czy nie. Czyli trzeba ich trochę zmieniać. Ojej, ale będzie ciężar. L2. O, właśnie. Formacja. Na dwóch napastników trzeba będzie zagrać, ale... O, i to będzie chyba nasza formacja, chociaż nie. Zaraz, już wiem. Tylko trzeba ją po prostu znaleźć. Ofensywa. Kurwa, ale dziwne tutaj rzeczy się zachodzą. Chyba, że Ronaldo będzie grał. Tak. Nie, no pięcioma nie. Nie będziemy tutaj pięcioma z tyłu grać. Ale... O, i teraz własna taktyka, nie. Sami to zbudujemy. No dobrze, dajcie mi ustawić tę taktykę po prostu. Co tutaj proponujecie? Jak to ustalić? Kurde, ale dziwnie te kropki są porysowane. O, tutaj coś było. Tak, to będzie nasza taktyka. Ciach. Głębokość damy tak, szerokość w obronie. Dobrze. Gry w ataku, szerokość. Tak. Wytyczne. Aha, teraz będzie, no dobra. Wystawaj z przodu, trzymaj się skrzydeł. Wbiegaj za plecy obrońców. Wskaź 16. Szpica. I zostawaj z przodu. Wszystko tu już jest przemyślane. Tak, to będzie wspieraj atak. Krycie środka. A wolna pozycja. Sancho. Tomek. Jeden złoty. Tak. O, nie olałeś mnie wczoraj, haha, i pozdrówki. Pozdro, Tomek, pozdro. Krycie środka, wolna pozycja. Bruno będzie miał krycie środka. Zostawaj z tyłu. Masz samochód?
Siema Mati, nie mam aktualnie samochodu, ponieważ mi go skradziono spod bloku. Zostań z tyłu. Toczą się... Aj, nie tak. Zostawaj z tyłu. Toczą się czynności wyjaśniające całe zajście. Dobra, teraz tak. Tam jest Suso. Tu damy Gnabry'ego. Ronaldo na chwilę na ławę. Ej, a jak wezmę Ronaldo na ławce, w sensie będzie siedział na przykład tutaj, to mi go liczy jako wykorzystany mecz? Czy nie? Dajcie znać. Tak, zaraz zagramy jeszcze tutaj dwa meczyki. I to kupowanie to już będę sobie sam tutaj robił. Bo. Dobra, nie liczy. To git. Żeby was tutaj nie zanudzić po prostu tym wszystkim. Ojej, z klubu kogoś trzeba zaciąg zrobić. Ten Vinicius Junior tutaj dobrze jechał. Damy go może... Czekajcie, gdzie było to? Czy oni nie mają siły? Aha, tutaj. To teraz wyjdzie Vinicius Junior. Czy o co tu chodzi, tak? To są siły jego? Przecież on nie grał i co, nie ma siły? Na dole tutaj to jest siła jego? Czy o co tu chodzi z tymi liczbami? To zgranie. Aha, czyli oni siłę po prostu zawsze mają, tak, do gry? A, tu jest kondycja. Dobra, już wszystko wiem. Tu jest kondycja. No dobra. A zgranie też ciekawe, no tak, faktycznie. Dobra, ktoś zmęczony? Wszyscy do gry. Z tego składu. Teraz tylko mi pokażcie, kto tu jest. Jadon Sancho. Ruben Sobrino. To będzie na R2 za tego wariata. Nawet się nie da tego ustawić. Ojej. No nie, ten środek pomocy mamy straszny. Przód jest spoko. Przód jest spoko, coś tu w środku pomocy trzeba przyszpącić. Gnabry na razie niech sobie odpocznie. Środkowego pomocnika poszukujemy jakiegoś ogarniętego. Nie, tam już nic nie znajdziemy. No ten Cook. Dawaj. Sprawdzimy cię, wariacie. Czy ktoś tu jest? No nie ma nikogo. No, ale co, za tego po prostu wejdzie. No dobra, zagrajmy w takim razie mecz w takim zestawieniu, aczkolwiek no, środek pomocy mamy tragiczny. Nie wiem, kto tu ma rozgrywać, kto tu ma dogrywać, ale zagramy. Rynek transferowy za chwilę też odwiedzimy. Nie, to nie to, co ja wszedłem tutaj źle chyba, tak? Online, Division Rivals. Aha, tu się 5 meczów gra. To za dużo. Tomek, 1 złoty. Za dużo tutaj nie osiągniemy. Gramy haha. Kółka z Bruno. Dobra, teraz zagramy w niebieskich strojach, może to jest... Może to będzie to. Czekaj Tomek, czekaj. Ogarniemy tego Ultimate'a trochę. O kurwa, ten co ma pakietę. Ale wariaty. Co tu się wyprawia w ogóle? Sadio Mane. To jest ten 8-9 Czech tam. To nie był Milan Baryż. Okej. Okay. Halo, tu Stamford Bridge. No zobaczymy, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na szczęście mamy Vinicjusza Juniora. Ojoj, już widzę, że to będzie ciężko. Obrońcy strasznie są moi niezgrani. Biegają mi w ogóle w różnych kierunkach. Każdy biegnie gdzie indziej. No weź tą piłkę, chłopie. Niestety, strata piłki.
To właśnie środek pomocy, nasze najsłabsze ogniwo. No, chyba i już piłeczka działa. Chodź do gry. Oto skład gospodarzy. Trzeba klepać, bo to nic więcej. 4-3-3 ze skrzydłowymi, nic więcej tu nie wymyślimy. I piłka, tak, zagraj. Nie pal. Kurwa, no spalił to. Ajajajajaj. Ciężka misja. No chodź. Jest tutaj gość i piła, tak. Sklep z nim. Jeszcze raz, tak. A i masz to. Suso. Pobieg. Nie patrząc, gdzie spadnie piłka. Piłka go nie interesuje. Dobra, zejdź mu, pomóż. Piłeczka, tak. Ojej, ale się pojawił znikąd. Gdzie ta piłka? O, u niego strzelasz. Tak, zajebiście. Z lewki zajebał. No dobra, teraz czas na naszego Daglisza. Rozciągnięcie gry, teraz pójdą skrzydłem. No wyjdź mi na pozycję, czemu on stoi tu w miejscu? Ojejku, tu jest dużo pracy przed tą drużyną, żeby cokolwiek tutaj się zgadzało. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na nie to, tu, by zakończyć. Gdzie tę go tam akcję. Grasz? No przecież to jest. Nie do pomyślenia. Już. Za chwilę może być dogodna okazja. Każda piłka jest niedokładna. Nie, tak się nie da. Tak się nie da. On obchodzi dzisiaj urodziny. Louis Cook. Obrońca Aj, dobrze Cook, to przerywa. Cook. No już, tak. Sancho. Chodź na klepkę. Kenny tak, Dalglish. Tak. Sancho. Puść go i ty uderz to. Mhm. Fajnie. Myślał, że dojdzie do tej piłki pierwsza, ale bramkarz okazał się od niego szybszy. Mamy go. Ależ teraz jednak luka nie. Na skrzydle. Co tu się wyprawia? Piłkę ma teraz Gattuso. Riyad Mahrez. Już, Gattuso, tak. Jedziemy z kontrą. Jedziemy. Kenny Dalglish. Gdzie Van Dijk? Ściana nie do przejścia, chociaż w tamtym meczu tego nie potwierdził. Kenny Dalglish. Vinicius Junior. Nie tak. Chociaż Vinicius się utrzymuje przy piłce, ale znowu ją traci. Kenny Dalglish. Piła. Tak jest. Szybko, zabrał szybko to graj, graj to, graj to, graj to. Kenny Dalglish. Dobre ojej, podanie ojej. Za plecy obrońców. Udane interwencje. No nie świr już, to jeszcze jakiś golf pan jestem. Dawaj, bramkarz. Dobra, przecież to było jasne, że on to zgadza. Uciekać Dalglish. Ale ej, no ale to jest faul, pan sędzio. Pada we mnie. No dobre podanie, może coś z tego będzie. Kenny Dalglish. Dalglish to znowu próbował swoich sił. Niestety tym razem kapitalna interwencja w porę. Się nie udało i jest gra, tak. No gdzie tu jeszcze go pchasz? Vinicius Junior. No nie, powiem wam, że bardzo ciężko się tu gra. Chociaż. O Boże, no. Mogło być niebezpiecznie. To nie na moje nerwy chyba. Takie budowanie składu od podstaw. Ale Vinicius Junior, co zrobi? Co zrobi? I musi być gol! Dalglish! Tak jest! Strzela też po drugiej stronie barykady. Jest 1-1. Ekipa po drugiej stronie jest mocna, ale nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Nie dał szans bramkarzowi przy tym strzale. Tak jest, dzisiaj. Siemano, Dudi. Dzisiaj wojna o pierwsze miejsce. Zaraz tutaj kończymy, bo nie, chyba nie dam rady grać tym ultimate'em. Trzeba będzie tutaj już na offline sobie porobię. Może, o kurwa, może jutro jakieś rzeczy. Jakąś ekipę muszę tu zmontować, która będzie w miarę zgrana, bo strasznie ciężko się tu gra. Każde podanie to jest jakieś niedokładne. Nie uzupełniają mi się tutaj w ogóle ci zawodnicy. Co on tu knuje? Mahrez, Mane. Czyste zagranie. Jedziemy piłkę. Z tym. Jedź Dalglish. Puść mnie gościu. Kenny Dalglish.
No zobaczmy, czy sobie poradzi. Dawaj, dawaj. Ależ go tu zrobili, proszę państwa, daj mu piłkę, wróć w tą samą stronę. Ajajaj, Suso, zawsze miał kiepski ten dribbling. O kurwa, no Van... No i widzicie, właśnie o to chodzi, tu Van Dijk powinien się sam przełączyć. Ajajaj, Dalglish po drugiej stronie też się myli. Czyli to nie jest tak, że tylko nasz nie strzela. Gdzie ta piłka, gdzie ta piłka? Kurwa, wybij to, chłopie. Ciężko, ciężko, ciężko. Aj, poczuł tutaj tę manę. Jadon Sancho. Może on. Piła. Znowu spalony, kurwa, przecież nie wierzę. Nic nie czują, nic nie czekają. Chodź. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Kenny Dalglish. Brawo, Van Dijk. Ale na X-ie przecież to trzeba podać. Co? Co to się w ogóle wyprawia? No przecież nie wierzę. No biegnie chłop. Biegnie sobie, ci moi nie mogą się w ogóle zebrać. No nie, tak nie wygramy tutaj nic, panowie. Nic tu nie wygramy w takim stylu. Każda piła to jest strata po prostu. To jest tak trudne. Trudno się gra tak. Myślał, że dojdzie do tej piłki pierwsza, ale bramkarz okazał się od niego szybszy. Luis Cook. Świetnie dzisiaj rozprowadza. No już graj, graj. Doskonała skuteczność podań. Aj tam. Po pierwszych 45 minutach. Krzychu, jak twoja roślinka. No, rośnie. Miejmy nadzieję, że wyrośnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest już mój drugi kwiat. Zobaczymy, jak to się potoczy. Drzewko bonsai u mnie nie umarło. Więc chyba nie jest jeszcze tak najgorzej. Ważna interwencja, to pachniało groźną sytuacją, ale piłka... No dawać, panowie, walczymy. Trzeba tutaj może zremisować chociaż ten jeden mecz. O kurwa, ale go dał. Dawaj, Van Dijk. Sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Bardzo ważna ojej. Interwencja obrony. Nie wyjdzie. Dawaj, Virgil. Jeszcze pójdziesz tam. Koniec ataku. Tak jest, piękna interwencja. Rozpocznie za moment bramkarz. Piąteczkę kopniemy w środek boiska, klasycznie, opa. Chodzi do gry, tak, jeszcze raz, tam dalej, no ale przecież popycha tu panie sędzio. Suso nieszczęsny. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej. Co to jest za piłka, no dlaczego on mu nie dogra dobrze, no, dlaczego to nie można dograć dobrze takiej piłki, no. Utrzymać się do końca pierwszej połowy. Riyad Mahrez. No tu ma Mareza jeszcze. No nie, on ma mocną ekipę. On ma mocną ekipę, więc tutaj można być sfrustrowanym. Piła. Dziubni to, tak. No nie, no przecież tu nie ma gdzie tego upchnąć w ogóle. Oj, daj mu tu. Na dole jest. Cofnął. Sancho! Pope. Popek, taki wariat. No i znowu Dalglish. Co zrobi? O kurwa, co pakuje ze wszystkiego. No nie, po krótkim załatwił nas. No nie, trzeba tu zbudować coś, żeby tu było jakiekolwiek zgranie, bo tak się po prostu nie da. Ojej, znowu ten sam schemat, który już nam się raz nie udał. Ej, chociaż jednak dorzuci to. O, fajnie, Suso, fajnie. Spoko, że w ogóle nawet nie skoczysz do takiej piłki. No, chyba trzeba zostać przy transmisji Call of Duty. Dalglish. No, i co? Vinicius Junior, czy on nie potrafi zrobić dobrego trika? Wszystko do końca meczu jeszcze pół godziny. Prostopadle za linię obrony. Dawaj, Virgil, ależ on jest wolny. To był ważny odbiór.
Louis Cook. Ale żeż tutaj zaangażował tego prawego obrońcę. Dalglish jest już. No ale co to jest znowu za podanie? No rozumiecie mnie teraz? Czemu on mu podaje tutaj, tędy? Nie można takich rzeczy robić. Nie, no nie. To jest mój ostatni mecz. Nie chcę się po prostu denerwować. No nie, no tak nic tutaj nie ugramy, no niestety. Jeżeli ktoś ma pojęcie jakiekolwiek o FIFA, to wie, o czym mówię. No, prosta piłka tutaj w ogóle nie przechodzi. Prosta piłka nie chce nam w ogóle przejść. No kopnij to, gościu, jejku, jejku, ale ciężko. Bardzo ciężko się to ogląda na pewno, moi drodzy. Dalglish wywraca się w własne nogi. Zaraz się to na nim zemści. No i widzicie? Umie w tempo, będzie szansa. Riyad Mahrez. Nie wierzę, obronił. Dobra, gość już się zaczął bawić. Jedź, Vinicius. Ma trochę miejsca na skrzydle. Nie, no przecież Vinicius Junior przyjmuje piłkę na 20 metrów, no. O, mój Dalglish nie strzela, no. Niestety, niestety, tylko jeden Dalglish może być dobry. Ale zmienić go nie możemy. A ja mogłem tu jeszcze zagrać tego Jadona Sancho. Może by tutaj coś... Z rogu w pole karne. Bramkarz, dziękuję mu za tę interwencję. Hmm. Kopią się gdzieś tam na autobarkę. Pomyśl może o zmianie zawodu. Ależ przeczytał to jak profesor. O mój Boże. I tak oto tracą piłkę. To musi być bramka! Oczywiście, że spalony, no przecież nie może poczekać. Kurwa mać, no Boże. No nie, nie da się grać, nie da się grać. No wyraźnie na czas, teraz do bramkarza, to się nie podoba. Myślę, że ja po prostu muszę sobie zbudować tutaj drużynkę na offline'ie. No z tego miejsca można strzelać. I dopiero wtedy możemy... robić. No i wywrócił, już nie dam rady. I dopiero wtedy możemy tu ruszyć z jakimiś transmisjami z tego ultimate'a. Bo jest naprawdę ciężko. O, no ta wypierdol. Przypadkiem, ale dograł to dobrze. Dalglish, ależ go tutaj zrobił. Zrobił go bez żadnego zwodu. Znowu jedzie. Kto to jest? On tym Marezem tak tutaj zapierdala. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Świetny rzut, obrońca bezradny. O mój Boże. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Mają teraz. Ale sobie grają nieprzyjemne, nieprzyjemne. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? No graj już, podaj to. Na piłkę, co teraz zrobi? Ale no, widzicie, co jest za podanie? No przecież jak ja mam coś tu zrobić, jak to każde podanie jest kurwa totalnie niedokładne. Pięknie go dostrzegł. Kenny Dalglish. Zaryzykował. No jeszcze karnego mógł wizni. Dobrze to odczytał. Nie, pora nie, zareagował. To znak, żeby dać sobie spokój po tym meczu. I zbudować tutaj ekipę, która będzie coś znaczyła, bo to mimo, że mamy kilka indywidualności, to po prostu nic się nie zgrywa. O, 5-1, dobitka. Stroje mają te moje, kurde. Może jednak trzeba było te stroje założyć, które mieliśmy w pierwszym meczu. Jest gol. Kapitalnie wykonany corner. Nawet Jadon Sancho jest jakiś taki powolny. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Są jacyś tacy wolni i toporni, że się nie da nimi grać po prostu. Na piłkę, daj go. No uderz chociaż raz. Kurwa, przecież. I koniec meczu. Kibice powoli. Całe szczęście, całe szczęście. Dobra, na pierwszy raz chyba wystarczy te dwa mecze. Za godzinkę wracamy ze streamem i tym razem już Call of Duty. FIFA Ultimate musi poczekać. Ja sobie będę tworzył tą drużynę offline.
żeby was tu nie zamęczyć tymi porażkami. Posiedzę na rynku transferowym i może coś z tego wyrzeźbimy. Na razie jest padlina i wygląda to po prostu najgorzej. Dzięki za oglądanie. Fundament drużyny mamy już postawiony jako taki, aczkolwiek wygląda to kurwa tragicznie. Ale spokojnie. Dajcie nam chwilę. Wracamy za godzinkę. Pozdro.